Wielu z nas popełnia proste błędy, które sprawiają, że bardzo trudno jest zrzucić nadliczbowe kilogramy. I dziś wyjaśnię dlaczego tyjemy, czyli co powinniśmy zmienić w swoim podejściu do odchudzania i czego unikać, aby cieszyć się wymarzoną sylwetką i to bez liczenia kalorii. Jedną z głównych przyczyn tego, że przybieramy na masie ciała jest nadmiar cukru w diecie. Zwykle pierwsze co robimy, gdy chcemy schudnąć, to wykluczamy z diety właśnie cukier. Mam tu na myśli cukier stołowy, którym dosładzamy np. herbatę i który to zastępujemy najczęściej słodzikami, a także cukier obecny w wyrobach cukierniczych, słodyczach, czyli w cukierkach, lizakach, żelkach, czekoladach mlecznych, lodach oraz w napojach gazowanych. Jednak ograniczenie spożywania tych produktów to dopiero połowa sukcesu. Należy bowiem wiedzieć, że wiele powszechnych produktów to ukryte źródła cukru, na które nie zawsze zwracamy uwagę. Takim nieoczywistym źródłem cukru są soki owocowe. Mówię o nich, bo część osób, która zaczyna się odchudzać, zamienia napoje gazowane właśnie na soki z owoców, a taki sok jabłkowy potrafi zawierać dokładnie tyle samo cukru, co kola i inne tego typu produkty. Stąd stosując dietę odchudzającą, warto ograniczyć sięganie po soki owocowe i najlepiej picie po uprzednim rozcieńczeniu. Nie chciałbym teraz omawiać każdego produktu z osobna, ale podam Państwu, które jeszcze produkty są zwykle takim ukrytym źródłem cukru i które to mogą utrudniać nasze odchudzanie. A są to przede wszystkim słodkie płatki śniadaniowe, suszone owoce, jogurty owocowe, ketchup, napoje energetyzujące, batoniki zbożowe czy też napoje kakao instant. Tych produktów warto unikać, jeśli chcemy skutecznie zrzucić zbędne kilogramy. Przed chwilą powiedziałem, że podczas odchudzania część osób rezygnuje z cukru i zamienia go na różnego rodzaju słodziki. I o ile rzeczywiście niektóre słodziki są lepszym wyborem niż cukier, to wcale nie oznacza to, że pomogą nam w odchudzaniu. Obszerna praca z 2020 roku pokazała wprost, że spożywanie słodzików wiąże się z wyższym ryzykiem rozwoju otyłości, aż o 21%. Naukowcy uważają, że dzieje się tak dlatego, ponieważ słodziki mogą np. rozregulować nasz apetyt, zaburzyć gospodarkę hormonalną, czy niekorzystnie zmienić skład mikrobiomu jelitowego, który również ma wpływ na naszą masę ciała. Ponadto sztuczne substancje słodzące zwiększają chęć sięgania po słodkie produkty. Szczególnie dotyczy to właśnie sztucznych substancji słodzących, takich jak aspartam, acesulfam czy sacharyna. Stąd jeśli zależy Państwu na skutecznym odchudzaniu, to warto w nieco większym stopniu wyzbyć się słodkiego smaku. A jeśli już musimy sięgnąć po jakiś słodzik, to niech to będzie inulina, erytrytol, ksylitol lub stevia. W ostatnim czasie propaguje się przekonanie, że śniadanie nie jest istotnym posiłkiem w ciągu dnia i że wcale nie jest ono nam potrzebne. Jednocześnie wyśmiewa się i deprecjonuje wiele dowodów naukowych, które wskazują na coś odwrotnego. Wynika to m.in. z tego, że taka teza pasuje do praktykowania postu przerywanego, podczas którego śniadanie jest nieraz pomijane. Od siebie powiem, że sam jestem zwolennikiem wypróbowania na sobie postu przerywanego, bo może przynieść on pewne korzyści zdrowotne, o czym zresztą nagrałem kiedyś osobny odcinek. Ale jeśli na co dzień odżywiamy się zwyczajnie, bez stosowania tego typu rozwiązań jak post przerywany, to sięganie po śniadanie może być pomocnym elementem w utrzymaniu czy osiągnięciu prawidłowej masy ciała. Aby nie być gołosłowny, w jednej z najnowszych prac eksperci dowiedli, że osoby, które rzadko sięgają po śniadania, mają aż o 48% wyższe ryzyko rozwoju nadwagi i otyłości, w porównaniu do osób, które śniadania spożywają. To, o czym teraz powiedziałem, jest spowodowane m.in. tym, że skutkiem pomijania śniadań może być wzrost poziomu insuliny we krwi, który sprzyja zwiększeniu masy ciała. Dodatkowo badacze zauważyli, że pominięcie śniadania sprawia, że po obiedzie i kolacji bardziej wzrasta stężenie glukozy we krwi, co również dokłada swoją cegiełkę do rozwoju nadwagi i otyłości. Jest to związane m.in. z zaburzeniami w działaniu genów zaangażowanych w zegar okołodobowy i odpowiedzialnych za nasz metabolizm. Co więcej u osób rezygnujących ze śniadań dość często wcześniej pojawia się głód po pierwszym posiłku jakim jest lunch czy obiad, co może być przyczyną sięgania po większej ilości pokarmu, a efekt tego łatwo przewidzieć. Spodziewam się, że nie każdy wie też o tym, że pomijanie śniadań może prowadzić do wzrostu aktywności osi pod wzgórze przysadka nadnercza, co przyczynia się do zaburzenia rytmu uwalniania kortyzolu, co także odpowiada za wzrost masy ciała. W przypadku osób nie mających problemów z nadwagą lub otyłością, wskazówka ta może zostać w zasadzie pominięta. Ale jeśli zmagamy się z nadmiarem tkanki tłuszczowej, to wówczas jedzenie śniadania może okazać się pomocne z powodów, które przed chwilą wymieniłem. Tutaj tylko zaznaczę, że nie chodzi o to, aby zaraz po obudzeniu zabrać się za jedzenie. Uwzględnienie śniadań oznacza na przykład posiłek spożyty około godziny po przebudzeniu. Najlepiej byłoby, aby śniadanie było białkowo-tłuszczowe, ale o tym powiem więcej za chwilę. Tutaj wtrącę, że jeśli moje filmy takie jak ten są dla Państwa wartościowe, to dużo ciekawej wiedzy w pigułce przekazuję też w moim darmowym newsletterze o zdrowiu, który nazwałem Porannym Dziennikiem Zdrowia. Taka nazwa wzięła się stąd, że newsletter wysyłam od poniedziałku do piątku o 6 rano do porannej kawy lub herbaty. Aby się na niego zapisać, zapraszam na dziennik. Kolejnym elementem żywieniowym, który może utrudniać nasze odchudzanie, jest zbyt niskie spożycie pełnowartościowego białka. Warto wiedzieć o tym, że białko jest składnikiem pokarmowym, który zwiększa uczucie sytości i tym samym zmniejsza nasz apetyt. Dodatkowo, białko nieco zwiększa naszą termogenezę czyli w dużym uproszczeniu sprawia, że spalamy więcej kalorii, które są zamieniane w ciepło. W ogóle białko jest bardzo istotne w całym procesie odchudzania, ponieważ w pewnym stopniu chroni nasze mięśnie przed rozkładem. Bo gdy się odchudzamy, to nie tylko obniża się poziom tkanki tłuszczowej, ale jednocześnie dochodzi do niekorzystnego osłabienia mięśni, i białko pomaga zapobiegać tym niekorzystnym zmianom. Zresztą w literaturze naukowej znajdziemy wiele badań, które jednoznacznie dowodzą, że stosunkowo wysoka ilość białka sprzyja redukcji masy ciała. Wobec tych informacji dobrze, aby w diecie osób odchudzających się i nie tylko znalazło się wiele źródeł pokarmowych białka. Mam tu na myśli produkty takie jak mięso drobiowe, wołowina, jagnięcina, tłuste ryby morskie, w tym makrela atlantycka, śledź atlantycki, łosoś i sardynki, jajka, fermentowane produkty mleczne, sery twarogowe i sery żółte, strączki w postaci np. fasoli, grochu, soczewicy i ciecierzycy, a także orzechy i migdały. Przy okazji jako ciekawostkę powiem, że szczególnie warto zadbać o to, aby nasze śniadanie obfitowało w białko, np. w postaci jajek. Badacze zauważyli, że jest to bardzo skuteczna metoda wspomagająca redukcję masy ciała. Przyczyną tego, że nie chudniemy tak szybko, jakbyśmy tego oczekiwali, może być też brak błonnika w naszej diecie. Jest to spowodowane m.in. tym, że błonnik zapewnia odpowiednie uczucie sytości, przez co łatwiej nam kontrolować ilość spożywanego pokarmu. Poza tym błonnik wykazuje korzystny wpływ na gospodarkę węglowodanową i sprzyja obniżeniu poziomu cukru we krwi, a także łagodzi insulnooporność. A to właśnie te dwa czynniki są odpowiedzialne za wzrost naszej masy ciała. Zespół kanadyjskich badaczy w opublikowanej przez siebie pracy z 2021 roku potwierdził, że dieta bogata w błonnik znacząco wspomaga proces odchudzania. Szczególnie cenne są tu rozpuszczalne frakcje błonnika pokarmowego w postaci pektyn, śluzów czy beta-glukanów. Największe ilości błonnika sprzyjającego odchudzaniu znajdziemy w płatkach owsianych i jęczmiennych, otrębach, komosie ryżowej, brązowym ryżu, ciecierzycy, soczewicy, nasionach lnu, nasionach chia, orzechach, brokułach, kalafiorze, marchwi, kapuście, słodkich ziemniakach, pomarańczach i śliwkach. Z własnych obserwacji dzięki pracy ze swoimi podopiecznymi wiem, że o wiele trudniej jest schudnąć, gdy zamiast popełnoziarniste produkty zbożowe sięgamy po ich oczyszczone, czyli rafinowane zamienniki. Mam tu na myśli przede wszystkim spożywanie produktów na bazie jasnej mąki pszennej, w tym głównie zwykłego chleba i bułek, pierogów, klusek, a także białego ryżu, kaszy manny, kaszy kuskus, jasnego makaronu pszennego czy płatków kukurydzianych. Zamiast nich powinniśmy częściej wybierać produkty z mąki pełnoziarnistej, a także dobrze jest sięgać po kaszę jęczmienną i gryczaną, brązowy, czarny lub dziki ryż, płatki owsiane, chleb razowy pełnoziarnisty, chleb Graham czy pumpernikiel. Jedna z nowszych publikacji jednoznacznie dowodzi, że włączenie do diety pełnoziarnistych produktów zbożowych wiąże się z mniejszym ryzykiem nadwagi i otyłości, zaś oczyszczone produkty zbożowe sprzyjają wzrostowi masy ciała i obniżają skuteczność odchudzania. W odchudzaniu przeszkadza również stosowanie niewłaściwej obróbki żywności, przede wszystkim mam tu na myśli zbyt częste smażenie na tłuszczu. Potrawy w ten sposób sporządzane są o wiele bardziej kaloryczne od swoich odpowiedników gotowanych w wodzie lub na parze, duszonych czy pieczonych bez dodatku tłuszczu. Tym bardziej dotyczy to wszelkich produktów w panierce, która chłonie tłuszcz jak gąbka wodę. Jedna z przeprowadzonych analiz badań naukowych wykazała, że osoby, które często spożywają potrawy smażone, mają wyższe ryzyko rozwoju nadwagi i otyłości aż o 16% w porównaniu do osób, które tylko od czasu do czasu stosują te formę przygotowywania żywności. Z podobnego względu nie zalecam też stosowania zawiesistych zup i sosów, do których sporządzania dodaje się bardzo duże ilości mąki, która poza kaloriami nie wnosi niczego szczególnie wartościowego. Przeszkodą w szybkim i skutecznym odchudzaniu może być też to, że zbyt rzadko sięgamy po wodę i inne napoje niedostarczające kalorii, w tym niesłodzoną herbatę czy napary ziołowe. Wynika to z kilku faktów. Przede wszystkim warto wiedzieć, że woda przyspiesza metabolizm. Oznacza to, że dzięki niej w naszym ciele bardziej intensywnie zachodzą pewne procesy metaboliczne, które skutkują wydatkowaniem większych ilości energii, czyli woda ułatwia nam uzyskanie deficytu kalorycznego, który jest potrzebny, aby schudnąć. Poza tym woda, jak i niektóre napary ziołowe, zwiększa uczucie sytości. Dlatego dobrą praktyką jest wypijać szklankę wody przed posiłkiem. Dzięki temu szybciej staniemy się syci i w związku z tym będziemy sięgali po mniejsze ilości pokarmu. I skuteczność tego mechanizmu działania również została potwierdzona w badaniach naukowych. Tu od razu uprzedzę też pytania i powiem, że taka praktyka nie rozcieńczy naszych enzymów trawiennych i nie spowoduje problemów z trawieniem pokarmu. Mówiąc o czynnikach, które mogą utrudniać odchudzanie, należy też krótko wspomnieć o witaminie D. A mianowicie zespół badaczy zauważył, że niedobór tej witaminy może przyczyniać się do występowania otyłości u osób dorosłych i osób starszych. Dlatego też do odchudzania warto podejść kompleksowo i zwrócić uwagę na to, czy nie brakuje nam witaminy D. Jeśli nasze ciało nie jest nią odpowiednio wysycone, to dobrze jest włączyć suplementy z witaminą D. Niemniej oczywiście to nie jest też tak, że zaczniemy brać witaminę D i nagle nasza masa zacznie cudownie spadać. Jednakże uzupełnianie deficytu tej witaminy dokłada swoją cegiełkę do zwiększenia skuteczności redukcji masy ciała. Zresztą obszerna praca naukowa z 2019 roku potwierdziła wprost, że suplementacja witaminą D sprzyja utracie masy ciała, w tym zmniejszeniu obwodu talii zapewne część osób zastanawia się, jak to się dzieje, że witamina D może mieć wpływ na naszą masę ciała. Otóż należy wiedzieć, że witamina D bierze udział w regulacji adipogenezy, czyli w powstawaniu tkanki tłuszczowej. Nie wdając się w szczegóły, powiem, że przy braku witaminy D dochodzi do zwiększonej produkcji tłuszczu w tkance tłuszczowej, co naturalnie sprzyja wzrostowi masy ciała. Hamulcem w redukcji masy ciała jest również brak naszej konsekwencji. Warto zwrócić uwagę na pewien problem, który może zniweczyć nasze całe wysiłki, a mianowicie niejednokrotnie zdarza się tak, że dana osoba ze znacznym zacięciem stosuje różne wskazówki żywieniowe i inne zalecenia wspomagające odchudzanie w ciągu tygodnia, zaś gdy przychodzi weekend to nieco sobie odpuszcza i niestety dość często można zaobserwować, że wystarczy porzucić część zasad zdrowego odchudzania przez te dwa dni, aby zaprzepaścić to, co wypracowało się przez cały tydzień. W tym temacie powstały nawet badania naukowe, które udowodniły, że nasza weekendowa zmiana stylu życia spowalnia proces odchudzania się, to z kolei może demotywować do dalszej walki z nadwagą i otyłością. Nieco zaskakujący jest fakt, że niechcianemu wzrostowi masy ciała sprzyja też spożywanie zbyt dużych ilości soli. O ile sól sama w sobie nie jest wrogiem naszego zdrowia, to należy mieć świadomość, że jeśli rzeczywiście będziemy dostarczali jej zbyt dużo, to może wiązać się to z różnymi problemami zdrowotnymi, w tym właśnie z rozwojem nadwagi i otyłości, co potwierdziła obszerna analiza ponad 50 badań naukowych. To, o czym mówię, jest spowodowane tym, że nadmiar soli nasila procesy związane z odkładaniem się tłuszczu w tkance tłuszczowej. Ponadto, przy zbyt dużych ilościach soli w diecie dochodzi do zwiększonego wychwytu glukozy przez komórki i jej zamiany w tłuszcz. Mało tego, dieta bogata w sól powoduje uwalnianie większych ilości greliny, czyli hormonu wywołującego uczucie głodu, co z kolei sprawia, że częściej odczuwamy potrzebę sięgania po żywność. Poza tym, jak udowodnili badacze, zwiększone spożycie soli zmniejsza termogenezę, czyli uwalnianie energii w postaci ciepła. Oczywiście nie zachęcam, aby pozbywać się z naszej diety soli, ponieważ jest ona nam potrzebna. Niemniej zalecam, aby zrezygnować z sięgania pomału czy wręcz bezwartościowe słone przekąski, które dostarczają niepotrzebne, nadmiarowe ilości soli. Mam tu na myśli m.in. chipsy ziemniaczane, a także solone paluszki, orzeszki, krakersy i popcorn. Trzeba mieć świadomość, że utrudnione odchudzanie jest spowodowane nie tylko naszymi niewłaściwymi nawykami, ale może mieć też związek ze współwystępującymi chorobami. Niektóre jednostki chorobowe sprawiają, że zgubienie nadmiernych kilogramów staje się jeszcze większym wyzwaniem. Stąd jak można się spodziewać, uporanie się z wybranymi chorobami czy ich pewne uregulowanie niejednokrotnie jest pomocne w kontekście redukcji masy ciała. Mowa tu przede wszystkim o chorobach takich jak cukrzyca typu drugiego, insulinooporność, niedoczynność tarczycy, zespół Cushinga czy też zespół policystycznych jajników, zapisywany w skrócie jako PCOS. Warto wspomnieć również o tym, że na naszą masę ciała i postęp w redukcji tkanki tłuszczowej wpływ ma wiele innych czynników. Jednym z nich jest sen. W jednej z pracy jej autorzy zauważyli, że osoby, które na przykład śpią zbyt krótko, cechują się wyższym ryzykiem rozwoju otyłości aż o 55% w porównaniu do osób, które dobrze sypiają, co jest związane m.in. z pewnymi zaburzeniami hormonalnymi powstałymi w wyniku niskiej jakości snu. Dla powodzenia w odchudzaniu znaczenie ma też to, na ile radzimy sobie z codziennym stresem. Naukowcy dowiedli, że stres jest czymś, co skutecznie może spowalniać utratę nadliczbowych kilogramów. Jest to spowodowane m.in. tym, że życie w ciągłym napięciu powoduje wzrost stężenia kortyzolu, czyli hormonu stresu, który m.in. zwiększa apetyt. Poza tym nadmiar kortyzolu sprzyja insulinooporności, która, jak już wcześniej powiedziałem, również jest czynnikiem predysponującym do rozwoju nadwagi. Dlatego też dobrze jest znaleźć sobie coś, co pozwoli rozładować codzienne napięcie psychiczne i regularnie to praktykować. Dla zasady, jeszcze wspomnę, że o wiele łatwiej jest schudnąć, gdy podejmiemy się jakiejkolwiek aktywności fizycznej. Brak ruchu to czynnik, który znacząco sprzyja wzrostowi masy ciała, a więc skutecznie utrudnia odchudzanie. Wcale nie mam tu na myśli tego, że każdy, kto chce się odchudzić, musi podjąć się wytężonego wysiłku fizycznego. Wystarczy choć trochę zacząć się ruszać, aby wspomóc proces odchudzania. Osoby, które nie chcą uprawiać jakiejś konkretnej aktywności, mogą zwrócić uwagę na tzw. spontaniczną aktywność fizyczną. Jest to wysiłek związany z wykonywaniem spontanicznych czynności dnia codziennego. Mowa tu o takich błahych aktywnościach, jak spacerowanie podczas prowadzenia rozmowy telefonicznej, korzystanie ze schodów zamiast windy. Zabawa z dziećmi lub zwierzętami, robienie sobie kilka razy w trakcie pracy trzyminutowej przerwy na wykonanie przysiadów, skłonów lub innych prostych ćwiczeń gimnastycznych, czy też wysiadanie na jednym przystanku wcześniej przed miejscem docelowym, aby pozostały dystans pokonać pieszo – takie drobne formy aktywności mogą okazać się pomocne. Jak państwo widzą, istnieje szereg czynników, które mogą spowolnić proces odchudzania i uporanie się z nimi może być kluczem do osiągnięcia sukcesu, czego oczywiście szczerze państwu życzę. Pozostając jeszcze w temacie odchudzania, zachęcam do zapoznania się z innym moim materiałem, w którym opowiadam o popularnych spalaczach tłuszczu. Wiem, że wiele osób się na nie decyduje, aby wspomóc utratę nadmiarowych kilogramów. Jeśli interesuje Państwa moja opinia na temat skuteczności ich działania, to wystarczy kliknąć na miniaturę, która pojawiła się na ekranie. A na dziś z mojej strony to wszystko, dziękuję za uwagę i do zobaczenia w kolejnym odcinku.